Maciek Miszkin po gali w Dzierżoniowie. Najpierw zapytam o ten werdykt, moim zdaniem kontrowersyjny. Jak to widziałeś? Nie, bo mogło być 95, ja osobiście punktowałem 95-95, ale ta dziewiąta runda mogła też pójść w stronę Serbki, więc 96-94 ok, natomiast no 97-93 raczej. Szanowni Państwo, bardzo Państwu serdecznie dziękujemy. Jesteście Państwo znakomitą, fantastyczną, absolutnie publicznością. Michał Czeszak. Zawsze z przyjemnością. Wymrzeliśmy w ubiegłym tygodniu, jak się podobała walka, bo sądziłeś chyba, że troszkę inaczej się to podoba. Spokojnej. Tak, sądziłem, że Michał Czeszak wygra to na punkty bardziej, z kolei Okoli wygrał na punkty. Na pewno nie stawiałem na to, że Czeszak przegra przed czasem, bo wiedziałem, jaki jest twardy. Myślę, że trochę też zabrakło szczęścia, trochę tych umiejętności. Mówiłem, że moim zdaniem Okoli umie więcej po tej tarczy, ale sądziłem, że Michał wygra tą walkę sercem, bo jest moim zdaniem odważniejszy, bardziej agresywny. Taki jest no, do boksu bardziej stworzony. Natomiast w pewnym sensie źle mu się ułożyło, nieszczęśliwie, bo on w pierwszej rundzie dużo przyjął, to było pewne, że Okoli na początku będzie niebezpieczny. Później zaczął łapać rytm w trzeciej, w czwartej rundzie i później się przydarzył znów knockdown, który wydłużył znowu adoptowanie Michała do kolejnych rund. I Michał znów wrócił w tych końcowych, tam 9-10. Ale serca tak akurat chyba nie zabrakło, tylko tam nie wiem, czy taktyka, czy umiejętności? Umiejętności. Taktykę można było zmieniać na treningu, na sparingach można było inaczej wykorzystać sparing partnerów, wykorzystywać ich do klinczu, do walki w tym klinczu, bo teraz oczywiście jesteśmy mądrzejsi, sędziowie pozwalali na ten klincz, więc można było czy Damiana Knybę, czy Wychrysta wykorzystywać do tego, żeby z tych klinczów samemu się wyszarpywać, żeby nie przerywać tych sparingów. Może wtedy Michał od początku by zrobił taką walkę zapaśniczą bardziej, brudną może jeszcze bardziej, ale może by bardziej zmęczyło kolegę, bo Okoli nie był kondycyjnie jakimś królem w tym pojedynku. Też zaskoczony był reakcją Michała po ciosach, był dobrą reakcją i agresją Michała z siłą jego fizyczną. Ale mówię, może jesteśmy po walce, natomiast zabrakło trochę tych umiejętności. Michał bije krótkie ciosy, zabrakło tego właściwego dystansu, wpadał od razu w klincz. Ten klincz czasem też był korzystny dla Michała, no bo przecież Okoli trafiał pojedynczymi mocnymi uderzeniami. No walka, powiem szczerze, że mimo że taka zapaśnicza, to miała ładunek emocjonujący, miała taki elektryzujący, dlatego że jeden i drugi dysponował potężnym uderzeniem, ale tak jak powiedziałem, w tych ostatnich rundach, kiedy Michał zdołał się uwolnić z tych niczów i bił 2-3 ciosy w kombinacji, to już Okoli nie czuł się tak komfortowo. Ale okazał się sprytnym pięściarzem, co? Przy pomocy sędziów trochę, ale okazał się sprytnym. Niezwykle inteligentny, no. Trochę przy pomocy sędziów. No. Ten sędzia oczywiście dyskretnie bardzo, nie można mieć do niego pretensji, bardzo pomógł. To jakby ułożyło całą walkę, ale tak, Okoli to nie można mu nic odbierać. Ten klincz niezwykle skuteczny, jak kiedyś u Władimira Kliczki, a to co miał Kliczko, pojedyncze, mocne uderzenie, bardzo mocne, bo przecież on procentowo miał bardzo dużo wygranych przed czasem, tak samo Okoli, to pozwala też zdobyć respekt rywala. Rywal nie może sobie robić wszystkiego, on musi uważać na to. W pierwszej rundzie troszkę tak chyba to ustawiło, nie uważasz? No, na pewno, ale też Michał, zobaczcie jak szybko doszedł do siebie, on bardzo szybko to uczy prawo. Się też rywala. To nie tylko chodzi o to, że doszedł fizycznie, ten błędnik doszedł, ale też znalazł sposób na to, żeby jakby w kolejnych rundach się rozwijać. I myślę, że ta walka zaprezentuje w jego wykonaniu. To była nauka. Okoli był lepszy, co do tego nie ma wątpliwości, ale to była nauka. Z tej nauki trzeba skorzystać. Mam nadzieję, że szybko dostanie kolejne dobre pojedynki.